Cześć, jestem Ania. Odpowiadam za jakość roślin oferowanych naszym klientom oraz za kontakt z producentami, którzy je uprawiają i dostarczają do Iglaco. Dziś kilka słów na temat wrzosów. Wrzosy to małe krzewinki, które zachwycają nas swoim urokiem, szczególnie w okresie kwitnienia. Jest to od lipca do końca października, w zależności od odmiany. Prezentują się wyjątkowo efektywnie, posadzone w grupie, tak aby utworzyć wrzosowisko. Ponieważ uprawiane są w doniczkach, możemy sadzić je przez cały okres wegetacji, czyli od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Oczywiście najlepszy okres na sadzenie jest, kiedy temperatura powietrza nie jest zbyt wysoka, a gleba wilgotna. Mam na myśli tutaj wiosnę oraz jesień. Wrzosy dzielimy według kategorii. Termin kwitnienia. Są odmiany, które kwitną już od lipca i taki czas trwa od 3 do 5 tygodni. Dlatego ważne przy komponowaniu wrzosowiska jest, aby posadzić odmiany tak, kiedy jedna przestaje kwitnąć, druga zaczyna kwitnienie. Wtedy możemy cieszyć się pełną gamą kolorów w naszym ogrodzie. Kolory kwiatów i gałązek. Najwięcej odmian kwiatów występuje w kolorach czerwieni, fioletu, lila, a także białych. Natomiast gałązki są w kolorach od ciemnej zieleni po jasną, w żółtym oraz szaro-omszonym. Na co zwrócić uwagę przy zakupie wrzosów? Przede wszystkim, czy nie miały urazów mechanicznych i czy nie zostały przesuszone. Na sposób przechowywania, czy jest uprawiana na otwartej przestrzeni, czy też pod zadaszeniem w supermarkecie. Jest to niezmiernie ważne, gdyż wrzosy przebywając tygodniami w pomieszczeniach o ograniczonym świetle słonecznym tracą swój wigor. Dlatego zaleca się kupować wrzosy bezpośrednio w szkółkach roślin lub centrach ogrodniczych, które przechowują rośliny wrzosowate na otwartej przestrzeni. Prowadzimy sprzedaż roślin stacjonarnie w Iglaco punkcie oraz wysyłkowo, ekspresową przesyłką kurierską. Co roku do klientów w Polsce wysyłamy ponad 100 tysięcy sztuk roślin. Polecam miks 30 sztuk wrzosów, w którym znajdzie się 5 odmian po 6 sztuk z każdej, dostarczone do Państwa ekspresową i bezpłatną przesyłką.